Przed kancelarią premiera odbyło się spotkanie, na którym objęto modlitwą Radio Maryja i dzieła przy nim powstałe. To odpowiedź na atak skierowany na fundację Lux Veritatis. Dokładnie 6 lat temu rolnicy i leśnicy zorganizowali przed kancelarią prezesa Rady Ministrów tak zwane Zielone Miasteczko. Był to protest przeciw polityce rządu PO-PSL, która prowadziła do wyprzedaży polskiej ziemi oraz prywatyzacji lasów państwowych. Protest rozpoczęła modlitwa, przypomina ojciec Jerzy Garda. Cieszę się, że rolnicy zaczęli swoją walkę o polską ziemię właśnie modlitwą, bo z Panem Bogiem, bo to jest najważniejszy oręż. Oręż modlitwy różańcowej. W tym samym miejscu odbyła się modlitwa w intencji Radia Maryja i związanych z nim dzieł. To odpowiedź na ataki na Fundację Lux Veritatis ze strony organizacji Watchdog Polska. Serdeczne podziękowania na ręce ojca Tadeusza Rydzyka, całej telewizji Trwam i wszystkich. Zapewniamy o modlitwę, zapewniamy o wstawiennictwo. Mówi przedstawiciel rolników Andrzej Śniegula. Uczestnicy spotkania skierowali listy do najwyższych władz w Polsce, w których proszą o zainteresowanie się sprawą nękania Fundacji Lux Veritatis.